Jakie najbardziej wieśniackie selfie zrobiłaś? Niestety gołe. Mam nadzieję, że go nie masz. O nie! O nie! Proszę państwa, panie i panowie, moje damy, co się tak przygotował? No właśnie. Nie, nie, nie. Gortat, zachowujesz się, jakbyś w kinie siedział. Nie, dobrze, nie, tamto ze względu na szacunek dla kobiecości i intymności. Widziałem, jest niezłe. Dobrze. Jest niezłe, ale ja uważam, że to zdjęcie jest rekordowe. Zobaczcie. W tym polista. Powiedz mi, po co normalna, zdrowa kobieta siedzi w bikini na plaży w kasku policyjnym? Ty jesteś, to jest po tym, to jak wyszłaś od szamana, tak? Nie, to było przed. No bo po prostu słońce było strasznie mocne, a nie miałam czapki. Ale to kask leżał obok, może go wyrzuciło? Tak, bo to jest kask mojego syna, no. I ty tak siedziałaś w plaży, to jest w Polsce? Tak, to jest... Tak, bo no ja jeżdżę, Bogu. Kuba, nad polskie morze. Ja też jeżdżę nad polskie morze. Tak, ciekawa jest. Tak, no. Jak się twoje morze nazywa? Bałtyk. No moje też się nazywa Bałtyk, no, okay. Żeśmy się nie spotkali. Ale słuchaj, i to jest twój normalny strój na plażę, tak? Ja się nie dziwię, że twój syn ciągle pyta, dlaczego twoim jego ojcem nie jest Robert Lewandowski. O Jezu, tak, to rzeczywiście, no. A ty gadałeś z Lewandowskim na ten temat? Jezu, nigdy go na moje nieszczęście nie poznałam. Na nieszczęście? Znaczy poznałam Kubę tutaj, jego asystenta, który obiecał mi, mam nadzieję, że jak teraz powiem to powiedział, że mi załatwi spotkanie. Chciałabym bardzo poznać Roberta, ścisnąć mu dłoń. No niech dziecko pozna tatę. Tatusiu, to ty, strzel mi gola, znaczy strzel dla mnie. Ojej, ale to jest jego marzenie, rzeczywiście poznać Roberta. No wcale się nie dziwię, a ty w ogóle poznałeś Roberta, prawda? Tak. No, przefajny, skromny facet. Jak tutaj siedział, wiesz, miał taki zegarek, taki. Dwa razy większy niż twój. A wy zarabiacie podobnie, nie? Strasznie. No, bym powiedział, tak, no. Dobrze, proszę państwa, uważam, że zdjęcie Kasi przebija Marcina Gortata. Jest najbardziej wieśniackim selfie. Dobra, w tym tygodniu. Pierwsze miejsce, Gortat. Tu. Dobra. Kasia Kowalska, brawo!